witam was ludzie serdecznie, z tej strony Struman, na koniec odcinka w Gothic 2. W tym odcinku chciałem wstać. Hej, ty, zaczekaj! Aha. Chyba gdzieś cię już widziałem. Czego chcesz? Mówię przecież, że już cię gdzieś widziałem. A tak. No super. Spójrz, znaleźliśmy ten portret przy bandytach, na których natknęliśmy się kilka dni temu. Facet wygląda zupełnie jak ty. Ci kolesie chyba cię szukali. No, sam bym na to nie wpadł. Bardzo śmieszne. Gadaj lepiej, czego chcieli od ciebie ci ludzie. Zapytaj ich o to sam. Chyba ich zamknąłeś, prawda? Nie, nie żyją. W takim razie nigdy się nie dowiemy. Jeśli masz jakieś kłopoty, porozmawiaj z Lordem André. Może on będzie w stanie ci pomóc. Znajdziesz go w koszarach. Znowu? Znowu do André muszę lecieć. Zajebiście wręcz. Ha, nowa twarz. Nie jesteś z Corinis, prawda? Czasy nie są dobre dla podróżników. Wszędzie bandyci, nie ma pracy, a teraz jeszcze chłopi się buntują. Jakie wiatry cię tu przywiały? Szukam pracy. Wiesz cokolwiek na temat stolarki? Jedyne, co potrafię zrobić z drewnem, to rozpalić ogień. A wiesz coś o ślusarce? No cóż... Wybacz, ale nie będę miał z ciebie pożytku, jeśli nic nie wiesz o moim rzemiośle. I nie mam pieniędzy, żeby zapłacić czeladnikowi. A co jeśli chciałbym zostać czeladnikiem u jednego z pozostałych mistrzów? Dobrze, dam ci moją zgodę. Ale najpierw postaraj się otrzymać błogosławieństwo bogów. Powiedz, czy jesteś człowiekiem wierzącym? Nie wiem już, w co wierzyć. Cóż... Dobra, nie wiem, dwa. Tak, jestem pokornym sługą, mistrzu Torbenie. Potem idź do Watrasa, kapłana Adanosa, i poproś go o błogosławieństwo. On ci powie, gdzie znajdziesz kapłana Inosa. On też niech cię pobłogosławi. No, to bariera. Kiedy już otrzymasz błogosławieństwo bogów, zagłosuję na ciebie. A więc wiesz sporo o ślusarstwie. Czymże byłaby piękna skrzynia bez dobrego zamka? Sam wyrabiam zamki. Dzięki temu mogę mieć pewność, że nie na darmo zrobiłem mocne skrzynie. Źle wykonany zamek można z łatwością zniszczyć, a w Corinis jest mnóstwo złodziei, szczególnie ostatnio. Możesz mnie nauczyć, jak otwierać zamki? Nie wiem, czy można ci zaufać. Kto wie, możesz być jednym z tych darmozjadów, którzy przychodzą do miasta tylko po to, żeby opróżniać skrzynie uczciwych obywateli. Nie nauczę cię niczego, dopóki nie przekonasz mnie, że jesteś uczciwym człowiekiem. Kurwa, skurwysyn mi przejrzał. Możesz mi sprzedać parę wytrychów? No dobrze, ale nie na wiele ci się przydadzą, jeśli nie wiesz, jak z nich korzystać. Dobra, spoko. Miałeś kiedyś czeladnika? Owszem, i to całkiem niedawno. Jest taka zmiana głosu. Co się stało? Nazywa się Elwrich i jest moim siostrzeńcem. Dobrze pracował, ale nagle przestał się pojawiać. Gdzie on jest teraz? A skąd ja mam wiedzieć? Cały czas kręcił się przy tym plugawym burdelu w porcie. Jezu. Nie zdziwiłbym się, gdyby w tej chwili zabawiał się tam z jedną z panienek. Jak dawno już go nie widziałeś? Pewnie ze 2 tygodnie. Straż została o tym powiadomiona? Jasne. Mieli go złapać i zadbać, żeby ruszył tyłek i zaczął znowu pojawiać się w pracy. Już tego żałuję. A zresztą niech robi co chce. Wcześniej czy później zorientuje się, że w Corinis bez uczciwego zajęcia trudno o cokolwiek. Czyżby? Jakie pogarda. Mam swoje zdanie. Dobra. Ten to potrzebuje, kurwa, devela, tych błogosławieństwa. Sobie na szybko. Ujrzał wtedy Adanos, a tutaj kto? Że w ten sposób nic nie może istnieć. Czego chcesz? Chcę zostać... Naprawdę? A u kogo? U ciebie. Chcę terminować jako czeladnik. U ciebie. U mnie? Nie! Miałem już wątpliwą przyjemność posiadania czeladnika. Jeden raz mi wystarczy.
Poświęciłem wiele lat na jego naukę, a na koniec ten biedny głupiec się otruł. Wstąp na nauki do któregoś z innych mistrzów. Co muszę zrobić, żeby zostać twoim? Moje sumienie nie zniosłoby ciężaru śmierci kolejnego. W okolicy rośnie mnóstwo różnorodnych ziół. Wykorzystane w różnych kombinacjach dają zdumie. Prawdopodobnie nie znasz nawet połowy z nich. Masz, przynieś mi po jednej. Okej. Pek, pek, pek. Lista ziół. Nie mam. Okej. Już czytałem gdzieś. Spoko? Mam pięć kupić ziołem. Brian... Chwila! Szukam pracy. Przydałby mi się nowy czeladnik. Brian niedługo skończy terminowanie i wyjedzie z miasta. Umiesz coś? Jeśli pytasz, czy znam się trochę na kowalstwie... Nie o to mi chodziło. Wcześniej czy później orkowie zaczną oblężenie miasta. A wtedy liczyć się będą tylko ci, którzy mogą stanąć w jego obronie. Nie przyjmę na czeladnika kogoś, kto przyniesie mi hańbę, uciekając z miasta razem z kobietami i nierobami, zamiast walczyć ramię w ramię z prawdziwymi mężczyznami. A wpis zechcesz? Nie jestem żadnym nierobem. To wielkie słowa. Potrafisz je poprzeć wielkimi czynami? Do czego zmierzasz? Przynieś mi broń orka. Pojebało. W pobliżu miasta widziano orków. Przy odrobinie szczęścia nie będziesz musiał długo szukać. Jeżeli uda ci się pokonać jednego z nich, przyjmę cię na czeladnika. Zakładając oczywiście, że zgodzą się na to pozostali mistrzowie. O kurwa. Zajebiście. What the f... Tak mi wywinęło. Zaprzestali wojny na ziemi Adanosa i płonął w nich gniew ich bogów. Potrzebnym jesteś. A człowiek... Przybywam, by prosić cię o błogosławieństwo. Dlaczegoż miałbym cię pobłogosławić, nieznajomy? Chcę zostać czeladnikiem u jednego z mistrzów w dolnej części miasta. Idź więc z błogosławieństwem Adanosa, mój synu. Dobra. Bo tak to kurde, gdzie jest Adanosa, to ja wiem. Idź tam. Nie mów, że to nieprawda. Nie mów, że to nieprawda. Także słyszałem o jednej taktyce. Jestem Zuris. Może potrzebujesz esy? Tak, pokaż. To bardzo typowe. Masz jakieś spanko? Tak, to bardzo typowe. Sen. To zatknęny kupę. Teraz każdy już o tym wie. Dziwek żadnych nie masz? Zatknę. Lepiej by było... Czy sam? Nie. Na ogół kupuję je w klasztorze. Jeśli interesuje, jest jednak zbyt dumny, by spróbować go znaleźć. Przechodzi tędy, gdy wychodzi wschod... To interesujące. Gdzie dokładnie? Przechodzi przez wschodnią bramę. Powiedział mi raz, że rosną tam wszystkie składniki prócz królewskiego szcza. Kto opowiada takie rzeczy? Czy Konstantino powiedział ci... Raz słyszałem, jak mówił, że ową roślinę można znaleźć je... niedaleko fatce. Nie opowiadaj mi takie rzeczy. Super. Hej, ty! Niestety, ale wkrótce... Tajemnica, o której wszyscy wiedzą. Nie! Nie mogę się zajmować wszystkim. Najbliższe. Spokój, nie opowiadaj mi takich rzeczy. Mój mąż uważa inaczej. Co pragniesz skierować modlitwę do Inos? Powtarzałam. Przyszedłem. To dobrze, to ba... Właściwie to potrzebuję twojego błogosławienia. Ależ synu, bez... Jak inaczej mu... Daj spokój, nie opowiadaj mi takich rzeczy. Ile wynosi przeciw... To zależy o... Masz ponad 100 sztuk zł. Kościół przyjmu... Błogosławię cię w imieniu Ino. Ja pierdolę. Tego nie powtarzaj. Co za ty?
Hej, ty! Co z twoją zgodą, mistrzu? Czy Watras dał ci swoje błogosławieństwo? Tak. A czy otrzymałeś również błogosławieństwo od kapłana Inosa? Tak. Więc otrzymasz także moje błogosławieństwo. Niezależnie od wybranej ścieżki, bądź dumny z dobrze wykonywanej pracy, chłopcze. O! Hej, ty! Możesz mnie... Kto wie... Kurwa. Mówią to i o... Dobra, tu jest ten debil. Naprawdę w to wierzysz? Tylko tak masz iść. No, tu złotata. Co mogę dla ciebie zrobić? Co sprzedajesz? Mogę ci zaproponować wszystko, czego będziesz potrzebować, żeby przetrwać w dziczy. Mam na stanie coś pancerz z podwójnie utwardzanej skóry zębacza. Nie... Od czasu, jak te... Kiedy ostatnio szedłem do górnego miasta, zatrzymali mnie strażnicy i... Oczywiście, że mnie wpuścili. Miałem w mieście sklep, kiedy większość z tych nadętych dupków ganiała jeszcze... A wczoraj te bydlaki z konfis... Paladyniz... Wszystko, co miałem na podwór, postawili strażnika przy wejściu na... Jeśli mi się poszczęści, nie zabiorą mi wszystkiego. Może chociaż zostawią te zbroje. Może... Co? Mam ważną... No. Próbowałeś prze... Nie rozumiem, dlaczego miałbym w ogóle... Pewnie masz rację. Nie wiem, jak ważna jest twoja... Ale nawet gdybyś powiedział im, że statek pełen orków wpłynął właśnie... Bo mają swoje rozkazy. No to... Wygląda na pytanie tylko. Do czego zmierzam? Mogę ci pomóc, ale to cię będzie... Co chcesz w... 100... Ty pijawko. Spokojnie. Nie twoje złoto miałem na myśli. Ale... Właściwie chodzi mi o Grita, bratanica stolarza. Ta mała lisica kręci się po okolicy w nowych ciuszkach, a to znaczy, że ma pieniądze. Wywległbym jej te pieniądze z gardła, ale mistrz Torben, stolarz, to bardzo... Załatw mi te pieniądze, to ci po... Okej. Gdzie znajdę? Tak jak powiedziałem. Na czym do... To dość proste. Wykorzystam swoje wpływy, żeby jeden... A wtedy, praktycznie rzecz biorąc, będziesz obywatelem mi... Pomóż mi zostać, czy... Nie przy... Kto w takim razie... Może to być którykolwiek z mist... Harad Kowal, Bosper Łuczarz, to jeden z nich. Ważne jednak, żeby zgodzili się na to pozostali mistrzowie. Jak uzyskać? Musisz ich do tego przekonać. I wystarczy jednak, żebyś miał przeciw sobie więcej niż jednego z nich, a nie będziesz miał szans. Więc lepiej się... A dlaczego ty mnie? Ja nie mam nic przeciwko, ale inni mistrzowie nie zgadzają się. Ostatnio przyjąłem innego czele... Czy jest jakiś... Może... Dam ci znać. Odwór w końcu mówił. Chyba jest nic. Trudno mi w to uwierzyć. Tak. Nie wiadomo już, komu można ufać. Czemu nie? Stój! Nikt nie może wejść do magazynu! To naprawdę nie mój problem. Dlaczego nikt nie może wejść do magazynu? Miłościwy Lord Hagen skonfiskował wszystko na potrzeby armii królewskiej. Mam pomóc. Tylko musi być noska. O tym było wiadomo od dawna. Dobra. Mówią to i owo. Tam do mieszku. Sam by na to nie wpadł. Witaj w moim sklepie, nieznajomy. Jestem Bosper. Wyrabiam łuki i handluję w... Co cię sprowadza? Muszę się dostać. Tam, gdzie są paladyni? Zapomnij o tym. Musiałbyś być szanowanym obywatelem, albo... Obcy nie ma... O. Szukam pracy. Przydałby mi się. Poprzedni zrezygnował 2 dni temu. A więc znasz się trochę na polowaniu? Co? Mogę cię nauczyć, jak się obdzie... Dobrze ci zapłacę za każdą... Chcę z... Zanim cię przyjmę, muszę oczywiście wiedzieć, czy... Chcę... Zanim... Kurwa się...
Co mam dla ciebie? Nauczę cię, jak obdzierać ze skóry zwierzynę. A ty mi przyniesiesz, no powiedzmy, pół tuzina wilczych fur. Wtedy będę wiedział, że opanowałeś. Jeśli nie zajmie ci to całego życia i skóry będą w znośnym stanie. Naucz mnie, jak obdzierać zwierzynę ze skóry. Dobrze. Ostrym nożem przynieś mi te wilcze. Dlaczego? Powiedział tylko, że w ok. Jeśli to cię naprawdę ciekawi, nazywa się Bartok. Pewnie przejdź koło kuźni. A co? Harad i Mateo, alchemik Konstantino. A co do Torbena? No wszyscy wiedzą, że z kolei ja pilnie potrzebuję, ale niezależnie, gdzie się chcesz zatrudnić. I tak. Co do. Umawia. Dobra, dobra, to ci załatwi tu się. Ten tu złota potrzebuje. Się zgliczowałem na czymś. Halo? Ale tam, gdzie stanął Adanos, ani Inos, ani Beliar nie mieli żadnej władzy. A, tu stoi. Hej! Czego tutaj chcesz? Jeśli przyszedłeś na żebry, to muszę cię rozczarować. Nazywam się Grita. Od kiedy umarł... Przysyłam. Chcę dostać pieniądze. Niby za co? Dostarczone ubrania były wadliwe, wykonane z kiepskich materiałów. A widziałeś te kolory? To nie jest towar, który zamówiłam. To jest zwyczajne wyłudzenie. Kiedy jeszcze mój mąż chodził po tym świecie... Kurwa, tak to... Dość tego. Gdzie złoto? Ale ja nie mam żadnych pieniędzy. Sprzedamy po prostu kilka twoich ubrań. Jestem pewien, że masz jeszcze jakieś drogie suknie w swojej garderobie. Jak śmiesz, troglodyto! Dobrze, weź to złoto. Widzisz, to nie było... A teraz wynoś... Nie z twojego domu, tylko... Przyszedłem w... Mojej siostrzenicy? A jaką masz do... Kupiec Mateo twierdzi, że jest mu... Powiedz, że to nieprawda. Od kiedy się do mnie wprowadziła, mam same... Jest zadłużona praktycznie u... Musiałem pożyczyć 200 sztuk złota od lichwiarza Lemara, żeby spłacić jej długi. Grita powinna... No idź, zapytaj ją. Ale mogę powiedzieć ci jedno. Nie ma złamanego gro... Twoja siostrzenica miała 100 sztuk złota. Co? A to bezwstydna mała żmija! To było moje złoto! Zabrała je z mojej skrzyni! Oddaj mi je! Muszę najpierw spłacić Lemara. Mateo może dostać pieniądze później. Oto twoje złoto. Dziękuję. Teraz mam przynajmniej część pieniędzy, które jestem winien Lemarowi. Nie mogę wprost uwierzyć, że oś... Dobra. Teraz każdy już opręgi. Pindo. Czego jeszcze? Dobra, zapas z moich. Oto twoje 100 sztuk złota. I co? Nic. Świetnie! Dotrzymałeś. Pomóż mi zostać... Nie martw! Inni mistrzowie... Okej. Trudno mi w to uwierzyć. Przecież wiadomo od dawna. Możesz... Przyniosłeś mi 100 sztuk złota. To dobry uczynek. Jest mi bardzo głupio, ale muszę... Jeśli szybko nie spłacę swego długu, daj mi jeszcze... Dobrze. Oto 100 sztuk złota. W takim wypadku możemy zacząć, kiedy... Naucz mnie otwierać. Potrzebny jest ci jedynie wytrych. Jeśli będziesz poruszał nim... Ale jeśli przesuniesz go za daleko lub... Im więcej masz doświadczenia, tym mniej wytrychu. Będzie jeszcze gorzej. Okej, przynajmniej już mam święty spokój. Wielkie wyzwanie, czeladnik. Tym tutaj będą się coś umodzić, nie są się lat tutaj ziółka. Było spara też będzie schladać teraz te zioła. Kurwa. Po te futra zrobię jeden lepszy trik. Nie może tak dalej być. Moment. Tak tego nie zmienisz. Nie wiem, czym on się tak denerwuje. Zobaczcie!
Kurde. Jeżeli on tego nie widzi, to przecież nie mogę. Pyk. Jezu, no głupi ryś, chciałem się zabrać. Pyk. Demet! Zrobić taki trika małego. NZPC. Nie będę się bawić. O jest, przepraszam. Czym debil? Co za debil? Tak. Futra niby. Futra i zioła, nie? Pek. Nie wiem, czy to się różni. Pierścień nie. What the fuck? A, runa paladyńska. Spoko. Owcza. Warka. Jest wilka. I spoko, to tyle. Nie trafiłem. Poleciał siną dal. Który teraz trzeba, dla Larysa trzeba było iść. Pyk. Że już będą się sprawdzić, jaki skot na te. Na futro. No debil. No mnie trafiłem w to pierdolone oko. No, idealnie. Jak się to sprawdzało? Edit Agility? Chwilę. Edit Ability? Nie. Edit Inventory? Jeżeli on tego nie widzi, to przecież nie mogę. Kurwa, nie kół. Też nie było. Nie wiadomo, że to też nie. Faktyka. Też oczywiście, prawda? Nie mam, trzeba uważać na to, co się... Też uklikam. Wcale mnie to nie dziwi. Trzeba uważać na to, co się... Tego nie mów, że o tym nie wiesz. Spoko. Zajebiście wręcz. Nie wiem, jak jest... Nie mówię ci przecież nic nowego. Nie. Tak, ty, ponieważ jesteś tyle... A tak. Sam by na to nie wpadł. Dowiedzmy... jesteś... Nic się nie zmieni. Więc zabiorę... O kurwa! Było wiadomo od dawna. To przecież... Chyba oszalałem. Co ty tutaj robisz? O, Lares! Wcale mnie to nie dziwi. Hej, Lares, ty stary draniu. Jak się tu dostałeś? Udało mi się w samą porę uciec z doliny, razem z Lee i paroma innymi chłopakami. Pamiętasz Lee, prawda? No. Oczywiście, że pamiętam Lee. Więc wydostałem się z nim z kolonii, zaraz po tym, jak bariera została zniszczona. Teraz on i jego chłopcy są w gospodarstwie Onara. Zawarł układ z właścicielem. Lee i jego chłopaki bronią gospodarstwa, a Onar ich karmi. Watras mnie przysyła. Wspominał, że możesz mi pomóc. Poznałeś już Watrasa. Musiałeś zrobić na nim niemałe wrażenie. Inaczej z pewnością nie podałby ci mojego imienia. Zwłaszcza, że wciąż trzeba rozwiązać sprawę zaginionych ludzi. Czego ci potrzeba? Mnie to i tak. Watras wręczył mi ten ornament, abym ci go przekazał i polecił zwrócić. A to ci niespodzianka. Znowu wszystko na mojej głowie. Powinienem był się domyślić. Teraz muszę przebyć całą wyspę i oddać to coś magom wody. Nie wiesz.
Zrobię to za ciebie. Nie. Chyba lepiej będzie, jeśli ja to zrobię. Możesz mi jednak towarzyszyć, jeśli chcesz. Niestety nie mogę teraz opuścić tego miejsca. Muszę pilnować portu. Czym konkretnie się tu zajmujesz? Nie mogę. Watras ur... Potrzebuję po... Jak mogę cię we... Denerwuje mnie taki jeden. Chwila. Przestań! Natychmiast! Czekaj tylko, bydlak! Pokaż mu! Zajebiście, pierdolnęli mnie na ziemi i kurde się lają. Co za gruta? Tutaj się nie walczy! Zapamiętaj to sobie! O ja pierdolę. Trochę działam. Dobrze, że... Twoja broń może mi się przydać. Nic się nie zmieni. Potrzebuję... Jak mogę... Może jak... W tej sprawie lepiej udaj się... Pewnie da się to załatwić bez znaczącego wydatku, o ile nie... A konkretnie? Przy domu Matea znajduje się magazynek. Udaj się ta... Powiedziałem dokładnie to samo. Tam mój chojebę. O. Watras wspomniał, że... Rozum. Jeśli chcesz się przyłączyć do Li... Z pewnością, a zdecydowanie na... Którą... Najemników, żeby było tak hurtowo. Najemników. Li, z pewno... Najpierw musisz jednak przejść... Pomów lepiej z Kordem na farmie on... On pomoże ci w... Powiedz mu, że jesteś moim protegowanym. To przecież oczywiste. Co? Powiedzmy, że... Jakiego rodzaju? My dla... Mówisz teraz o... E? Wiesz... Watras mi powiedzieć. Trzeba było tak... Czym konkretnie? Robię to samo, co wszyscy pozostali. Część zaginionych to rybacy. Właśnie dlatego stoję... Ale możesz... Dam ci mój pierś... Dobra, nic mi się kurwa mówi, żebym poleciał na te... To nie może być tak dalej. No i? Mam ci jeszcze raz... Wiedzieć lepiej. Down. Jedną jakąś randomową bułę i kurde się cieszy. Czyli raz, dwa. I do tamtego polecimy, bo będą mieć trzy. Jeszcze broń orków. Czy mogłem mieć biorą orków, aż do tego debila. Trudno się mówi. Jeśli chodzi o to. Jeżeli sam nie pod. Mam wszystkie rośliny, które miałem przynieść. Co? Żartujesz sobie ze mnie, tak? Na Adanosa! Wszystko tu jest! Kto wie? Może pewnego dnia będzie z ciebie jednak porządny alchemik. Mogę teraz zostać twoim czeladnikiem? Jeśli chodzi o mnie, to tak. Harada obchodzi tylko to, czy w razie ataku orków będziesz w stanie bronić miasta. Uważa jednak, że jesteś tchórzem. Bosper nie chciał nic powiedzieć o twoich zdolnościach. Myślę, że sam chętnie widziałby cię jako swojego czeladnika. Odmówienie udzielenia zgody z takiego powodu jest niehonorowe. Jeśli jednak wszyscy pozostali mistrzowie wyrażą zgodę, nie będziesz potrzebował jego głosu. Torben to bardzo pobożny człowiek. Dał ci swoje błogosławieństwo. To dobry znak. Kończy. Jeśli chodzi o Matea, to wychwala cię pod niebiosa. Aby zostać czeladnikiem w dolnej części miasta, musisz mieć zgodę co najmniej czterech mistrzów. Czyli powinieneś porozmawiać z tymi, którzy cię nie... Spoko. A z morza wyłonił się ląd. A na lądzie powstało... Zajebiście. Potrzebuję broni, czyli broni orków i trochę skóry. Więc łot. Jednak kurwa bestia. Gdzie tak działa? Jedna bestia mniej. Już po tobie, bydlaku! Zabija! Aha, gościu mi mówił, żebym wypierdalał do tego. Lepiej by było, gdyby się przyjął. Kurczę, zrobię jeszcze jedna z tych bestii! Głupich bestii!
Dobra robota! Jedna bestia mniej! Znowu jedna z tych głupich bestii. Jedna bestia mniej! Znowu jedna bestia mniej! Już po tobie, bydlaku! Spoko. Ile on skór? Mi trochę bym potrzebował. 5 wilków.